Na program zaprasza Symantec, producent oprogramowania dla firm Symantec Endpoint Protection. Ile warte są dane w Twojej firmie? Czy stać Cię, aby je stracić? Wybierz najlepszą ochronę dla Twojego biznesu. Można powiedzieć, że w pewnym momencie Ty jako właściciel biznesu, przedsiębiorca stwierdziłeś, chrzanić to, internet jest kanałem sprzedaży i teraz będę robił coś, co ma bardzo stabilne dwie, trzy, cztery nogi i tym czymś na przykład może być sklep, który będę sprzedawał sprzęt dla pasjonatów astronomii. Wiesz co, no i to co powiedziałeś teraz jest chyba kluczowe do tego, że internet jest świetny jako kanał komunikacyjny. Jeżeli wymyślimy sobie biznes, który jest oparty na zupełnie tradycyjnych modelach, tak? I zaproponujemy rozwiązanie oparte na internecie, to nagle się okazuje, że internet jest naprawdę świetnym medium do robienia tego biznesu, ale nie jako sam jako sobie, uzupełnienie. Tylko jako kanał komunikacyjny albo do obsługi aktualnych Twoich klientów, albo do pozyskiwania zupełnie nowych, tak? Tak jak telefon czy inne rzeczy też jest narzędziem, ale jakoś nikt się nie pasjonuje, że powstał kolejny startup, który nie wiem, robi dzwonienie. Tak, call center nowy. Więc ja myślę, że tu jest klucz do tego sukcesu. Oczywiście abstrahując od tych platform, którym się udało i stworzyły same w sobie taką wartością i masą, że stał się kanałem dotarcia. No to wtedy faktycznie Google, mają Facebook, biznes, dokładnie. Tak. No ale ile masz tych firm? Tak? No, dwie. Trzeba mieć tego bogatego filantropa i wujka, żeby się pobawić w tego typu rzeczy. W Ameryce, tak? Zbudować masę od zera w dzisiejszych czasach takiego projektu jak Facebook, czy Google, czy jakikolwiek inny, no to jest dla mnie niewyobrażalne. No, jeżeli mówimy o szczęściu, to na pewno dużo znacznie łatwiej jednak w lotto wygrać. Na chwilę obecną forum astronomiczne Astropolis, które powstało sobie kiedyś i w pewnym momencie stwierdziłeś, że dobra, tam są pasjonaci, są osoby, które mają fajne hobby, cholernie drogie, tak? Ile kosztuje wyposażenie średniego obserwatorium albo takiego stanowiska? Ale nie każdy musi mieć obserwatorium, tak? Dobra, no nie wiem, ale powiedzmy, że... Mogę Ci powiedzieć, tak? Branża zaczyna się od kilkuset złotych za lornetkę. Ale taka lornetka, żeby Panią gołą nie zobaczył? No tak, ale możesz Panią patrzeć gołą, nie gołą. I nie zobaczyć. To jest drugie dno astronomii, że sprzęt się przydaje w różnych zastosowaniach. Pamiętam takie wpisy Twoje na Facebooku, że mówisz, że w końcu wyszedłeś z tego cholernego internetu, że robisz coś, co jest dotykalne, tak? Że możesz to wziąć do ręki, że jak przyjeżdża paczka, tak, to po prostu ładujesz, czy tam ją wypychasz do klienta, ale... Nie o tym było akurat. No, bo właśnie mówiłeś coś, że tworzysz sklep, coś... Sklep w żaden sposób nie pobudza mojej próżności, bo nigdy nie miałem mentalności handlarza. Więc sklep jest pewnym środkiem, tak, który pozwala zrealizować inne. Jest jakby pierwszym takim fundamentem, który ma funkcjonować od strony biznesowej, ale jakby celem jest chociażby produkcja własnych rzeczy, czyli zakładamy fabrykę, na którą pracujemy. Fabrykę zakładasz? Tak, chcemy robić polskie teleskopy na rynek globalny. To ile trzeba mieć kasy, żeby mieć własną fabrykę teleskopów w Polsce? Wiesz co, no dużo, więc jakby to trochę nas zatrzymało. Milion, dwa, trzy, dziesięć? Wiesz co, no szacuję na 5 milionów, tak żeby dobrze wejść na rynek globalny. To nie jest bardzo dużo. Poczekaj. To nie jest bardzo dużo. Nie mam dzisiaj. Rozumiem, że jest to master plan wejść na rynki zagraniczne. Sklep jeszcze bardziej nam świadomi tą potrzebę jakby rynkową, dlatego że kiedy zamawiamy sprzęt jako dealerzy, przedstawiciele tych marek. To macie taką marżę. To słuchaj, nie no, marżę mamy przyzwoitą w większości przypadków. Okay. No, wiesz, no, ta branża nie jest tak wydrenowana jak, jak chociażby RTV czy inne. Okay. Tak. Więc wiesz, no chociażby patrząc na konkurencję, tak, po trzech miesiącach działania można powiedzieć, że jesteśmy jakby w czołówce firm, tak? Gratulacje. Tak, no, jesteśmy zapraszani na najważniejsze spotkania branżowe w Europie czy na świecie po trzech miesiącach działania. Oczywiście ja tak mówię, trzech miesiącach, no to się śmieję, trochę z tego, bo działamy 10 lat blisko. Ale jakby po tej złej stronie mocy działamy 3 miesiące. Zamawiając ten sprzęt, okazuje się, że musimy czekać na niego 3 miesiące, 6 miesięcy. Wiele zamówień, które zrealizowaliśmy jako inicjalne, żeby zostać dealerem, one do dzisiaj nie spłynęły do nas z tego względu, że te fabryki produkują. Ale mają takie zamówienia, słuchaj, że nie są w stanie wyrobić. A tak, to siedzą i te szkiełka polerują tyle czasu? No tak, to są, a poza tym wiesz, no to jest wszystko manufaktura, więc te firmy też wyrosły trochę z garażu. Więc to, gdyby szukać jakiejś takiej analogii do branży komputerowej, to astronomia amatorska na świecie, jeżeli chodzi o hardware, gadżety, to jest pewnie, wiesz, tam, gdzie Dolina Krzemowa
na początku epoki, tak? Mhm. Więc to są czasy pionierskie. To w tej chwili oni wyrastają z garażu, w którym tam sobie wstawili to karkę i coś. I pan Mietek siedzi ten, tam papierem ściernym szlifuje. Tak, wiele z tych firm bardzo szybko się zaczyna rozwijać, pozyskując kapitał. I wy chcecie być takim polskim kim? Macie jakieś polskim, czy wiesz co, bardziej europejskim, tak? Patrzymy, ponieważ jakby myślenie tylko o polskim rynku, jakby, i to jest chyba informacja dla każdego, kto myśli, żeby coś produkować. Absolutnie bezsensowna idea, dlatego że dzisiaj mamy ten internet, który, tak jak mówiliśmy, jest świetnym kanałem, więc skupianie się tylko na polskim rynku nie ma żadnego uzasadnienia, tak naprawdę, żadnego. A ilu jest fascynatów ludzi, którzy kupują sprzęt w Polsce? Ja w Polsce oceniam na około kilkanaście do 20 tysięcy osób, które, to sporo, które są czynnymi. No tak, no wiesz, no my chcemy obsługiwać do końca roku 2000 klientów i gdzieś tam prawie się zbliżymy. Tak? W następnym roku będzie jeszcze lepiej. Przy średnim koszyku, wiesz, wynoszącym tam... No ile? Około 2000, no to wiesz, to jest przychód bardzo w porządku. Tak? Bardzo w porządku. Zresztą my, patrząc od strony insiderskiej, wszyscy, gdybyś przepytał innych ze środowiska, to oni powiedzą, nie, to w ogóle nie ma sensu robić biznesu, bo to w ogóle dramat, nikt nic nie kupuje, tak? Ale jak popatrzysz później na forum, to student, który nie ma pieniędzy, kupuje teleskop za kilkaset złotych, później dokupuje do niego jakieś akcesoria za kolejny 1000 złotych, za pół roku stwierdza, że jednak może będzie zdjęcia robił, więc kupuje do tego specjalny sprzęt. Jest go podglądanie tych pani interesuje. Kolejny parę tysięcy i w ciągu roku wydaje 10 tysięcy, ten najbiedniejszy student, który nawet gdybyś mu to powiedział, to on powie, nie wydałem tyle pieniędzy. Przepiłem, jasne. A ja ci mogę pokazać, tak, z forum. Sama nasza giełda, wiesz, przewala ze 2-3 miliony rocznie, a gdzieś ci ludzie kupowali ten sprzęt. Więc jakby zestawienie tych wszystkich czynników obiektywnych spowodowało, że stwierdziłem, no może jednak faktycznie czas pomyśleć o tym, żeby zająć się tą swoją pasją na poważnie, tak? Kolejną, tak? Trzecią już w historii. No tak, ale wiesz, pasją astronomii zajmuje się akurat od początku wieku, gdzieś mniej więcej tak na poważnie, więc później założyłem Astroforum w 2002 czy 2003 roku. No i przez ten czas, te 8 lat, no, były trochę traumatyczne dla mnie, jeżeli chodzi o... Bo co, hejterzy byli? Tak, tak. No, zaangażowałem się bardzo w to, no przez to, że gdzieś tam ten biznes fajnie szedł reklamowy. Wtedy jeszcze miałem firmę, którą akurat sprzedałem, więc miałem trochę środków, żeby przez 2 lata zająć się czymś nie dla pieniędzy. Tylko swoją pasją. Dokładnie, więc jakby, no, można powiedzieć, że się poświęciłem, tak? Poświęciłem się w miarze 10 godzin co najmniej dziennie. I też kapitał, na forum. Robiliśmy tak, no, wiesz, no, budowa forum jest łatwą sprawą, zbudowanie społeczności od zera jest, wydaje mi się, że jedną z trudniejszych rzeczy, które można w internecie. Orka. Dzisiaj wiele firm, tak, komercyjnych typowo myśli sobie, o, zróbmy sobie społeczność, to będzie... Przyjdźmy do firmy, no, zamówimy usługę i po pół roku będziemy mieli... Nie zrobią tego i to nawet nie jest kwestia przejęcia jednego człowieka, tak naprawdę, żeby dzisiaj zrobić społeczność od zera w danej branży. To trzeba kupić tą społeczność. Nie ma chyba na to innej drogi. No chyba, że mówimy o niszy, która nie ma jeszcze swojej społeczności. No to wtedy faktycznie samymi narzędziami komunikacyjnymi można to zrobić. No astronomia była jedną z ostatnich, tak? Bo kiedy ja się zainteresowałem tym rynkiem, to było totalnie sucho. Gdybym w tym 2003 roku założył taką firmę, którą dzisiaj zrobiliśmy, to myślę, że byłbym liderem rynku globalnego. Serio? Tak bardzo? Bo wtedy nie było w zasadzie żadnych dużych firm, które... One wszystkie były raczkujące, powstające pierwsze sklepy internetowe, więc... A tych wszystkich sklepów na świecie może było, wiesz, takich istotniejszych z 5. No. Niesamowite. Czyli mieliście wtedy szansę, czyli okno czasowe, wiesz, kiedy mogłeś zrobić genialny biznes, nie zrobiłeś go, znaczy, ale myślę, teraz... Myślę, że nie jest za późno, tak? No, nie no jest właśnie. Za późno, tylko że oczywiście dzisiaj więcej to kosztuje. Ale jeszcze na tyle, że realnie, było nas stać, żeby tak to zrobić, tak? Ale myślę, że po naszym jakby wejściu w rynek już będzie znacznie drożej. Gdyby chcieć radzić komukolwiek, to niech szuka właśnie takich miejsc, gdzie nic. No oczywiście nisz, które też mają potencjał na generowanie tego przychodu, no bo bez przychodu nic się nie zrobi, tak? Bez pieniędzy nie można popularyzować tematu. No i też musi być bardzo ważny jest taki element, o którym wspomniałeś kilka razy, ja go wychwycę i go, tak powiem, tak nagłośnie. No, chodzi o to, żeby mieć pasję, tak? No bo co z tego, żeby być zainteresowany? Obsesja i pasja nie wystarczy. Obsesja, tak? Żona ci mówi, przestań wydawać na te szkiełka, kup mi, wejdźmy gdzieś, tak? Adam, zostaw to, tak? Ile razy można kupić tą samą lunetę? Kochanie, to nie jest ta sama luneta, to jest X520, a wczoraj miałem X549. Powiem tak, że przez 8 lat prowadzenia tego charytatywnie nie pojawiały się absolutnie żadne propozycje ciekawe, nawet związane z popularyzacją. Nie było żadnych zaproszeń z mediów, tak? Od kiedy założyliśmy Astromarket, skomercjowaliśmy całą grupę. W tej chwili to praktycznie codziennie ktoś się dopytuje, tak? Zapraszam nas do radia, jestem tutaj u ciebie, tak? To jest w ogóle bardzo ciekawe. Jeżeli nie robisz biznesu, nie masz firmy,
To nikt nie chce traktowane... z tobą nie chce rozmawiać. Hobby jest amatorem, coś tak. Podejrzane. Okay. To jest trochę przykre i niesprawiedliwe, tak? Bo... Ale tak funkcjonuje rynek. No może też jest ta informacja dla tych, którzy nas oglądają, że jeżeli chcecie wyglądać profesjonalnie, chcecie mieć możliwość bycia osobami, które mogą chwalić się tym, co robią, to wyglądajcie profesjonalnie. Może poprzez stronę internetową. Albo stowarzyszenie, albo firma. No nie ma innej firma, drogi. Stowarzyszenie, tak bycie, nie wiem, w IP, gdziekolwiek, tak, gdzie macie możliwość założenia jakiegoś podmiotu. Dlaczego jakby myślę o swoich rzeczach, tak naprawdę swoich, dlatego że po tylu latach pracy dla kogoś i obserwując ile ten nasz know-how spowodował dobrego, tak, dla tych klientów, to sądzę właśnie, że czas samemu konsumować swoją wiedzę i pracując dla klientów nigdy nie konsumuje się tak naprawdę własnej wiedzy. No, się wydaje tą firmę, rośnie ta firma, tak, można ją skalować pewnie dosyć konkretnie, gdyby się tak zająć poważnie. Ale to nigdy nie jest to samo, tak? Usługi są bardzo specyficzne. Znaczy, to zależy nie od klienta, tak? Który przyjdzie, powie, panie Adamie, tniemy budżet, jest kryzys i gąsie pan, tak? No jesteś tak, dokładnie jesteś zawsze jednak podporządkowany woli klienta, tak? To nie jest praca na swój rachunek. Mhm. Absolutnie to nie jest własny biznes w tych perspektywach, o których rozmawiamy, więc jakby to jest dla mnie taki pierwotny motyw, dlaczego zacząłem szukać innych rozwiązań. No ja zawsze twierdziłem i radziłem moim znajomym, którzy gdzieś na tym garnuszku pracodawcy, będąc, szukali sobie pomysłu na życie. Ja twierdziłem, że zacznijcie robić to, co robicie po pracy, kiedy wracacie do domu. Ktoś się interesuje samochodami i wraca do domu i wertuje samochody, no to powinien coś pomyśleć o tym. Tak? Jakby szukając u siebie takiego pomysłu, no to stwierdziłem tak, no obsesyjnie jestem zainteresowany tym środowiskiem naszym astronomicznym. I sprzętem astronomicznym, więc trzeba coś z tym zrobić, tak? I do tego doszło jeszcze parę spotkań tak zupełnie przypadkowych, prywatnych, gdzie sobie byliśmy gdzieś ze znajomymi na jakimś wyjeździe i przy piwie rozmowy i wszyscy mnie zawsze pytali, no dobra, no masz największą społeczność astronomiczną, a co ci po tym, nie? Dokładnie. No co mi po tym? No jest satysfakcja, no dokładnie. Jest to fajne, możesz ludziom jestem pomagać. Adminę, widzisz, mogę kogoś wywalić z forum. Tak. Widzisz, jak rośnie sobie to wszystko, jak powstają nowe inicjatywy, które by absolutnie nie powstały. A oni obalają ludzie kolejne spotykają, brody, mówią, głupi Adam, głupi, tak, trzeba robić szmalec. Nie, no ludzie nie wierzą w to, że można coś robić hobbystycznie, więc bardzo szybko pojawiła się w przeciągu tych 8 lat pracy non-profitowej, pojawiła się opcja, że Jesion bierze łapówki od producentów sprzętu. Aha, jednak. Jednak, więc to tłumaczyło wszystko, tak? Tłumaczyło, a bierzesz? Dlaczego można się tak brałeś? No nie, brał? No sobie, przez 8 lat. Nie, no, znaczy, ubolewam na tym, nikt mi nie zaproponował. No bo jakbym zaproponował, to przynajmniej głupi, to może teraz. Nie. Apelujemy. Nie, no powiem więcej, no, firmy, które przychodziły i dawały nam sprzęt na przykład do testów, bo gdzieś tam zaczynały dostrzegać, że takie forum może jest faktycznie jakimś tam ciekawym medium do sprzedawania tych rzeczy. I proponowali, słuchajcie, weźcie to, potestujcie, my wam odpalimy działkę za sprzedaż. Mhm. Tak. Nie, no co ty, to niemoralne w ogóle. Nieetyczne, nie możesz tego robić. Parę tygodni testujesz jakieś gówno po nocach i tak naprawdę nic absolutnie z tego nie masz. No masz później, że ktoś ci jeszcze pojedzie po tobie, że wziąłeś łapówkę od sprzedawcy. Tak? I ja ciągle słyszałem, albo w zasadzie dwie takie firmy, które działały na rynku, one albo byłem na usługach jednej, albo drugiej, tak? Zależnie od tego, jak ze sobą konkurowały. Tak? Rozumiem. Więc, ale śmieszne jest też to, że taki paradoks trochę, że w momencie, kiedy biznes się już... Powiedziałeś, że jesteś SPZO, masz jesteś... cennik reklamowy, to wszyscy mówią, no a teraz jest porządek. Słuchaj, tak? Skończyło, już nie jestem hieną komercyjną. Nieprawdopodobne. Sobie... Czyli tak to jest podejrzane w Polsce. Czyli bycie społecznikiem, osobą, która ma jakieś tam taki, wiesz, pokłady wiem, ciepła i chęci, to jest głupi, nieodpowiedzialny frajer. Nie, wiesz co, już to miałem dosyć kilka razy w życiu i albo mówię, że to sprzedam za teleskop pod pachę i chciałeś 5000 domenę i niech się buja ktoś z tym inny. Nie, no miałem ze 3 takie odejścia spektakularne, powiedziałem, że nigdy więcej z tym, ale wytrzymywałem bo najdłużej 2 miesiące. Ale co, pisałeś na forum, że tak, słuchajcie, tak, zrobiłem ten błąd, że żegnałem się. Teraz wiem, że 3 razy. No żegnałem się 2 razy, 3 razy odchodziłem, okay. raz. Dziękuję Adamowi za przybycie. Dziękuję i podzielenie się z takimi fascynującymi szczegółami. Mam nadzieję, że wyciągnęliście kilka wniosków jako młodzi przedsiębiorcy i osoby, które chcą robić biznes, nie tylko internetowy. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeżeli chcielibyście pogadać z kimś, żebym jakoś zaprosił i porozmawiał z kimś konkretnym, oczywiście też o tym piszcie. No i przypominam wam oczywiście, że jesteśmy w internecie, będziecie mogli nas oglądać na wielu platformach, także szukajcie nas i do zobaczenia. Dzięki. Czasami jest tak, że w naszym życiu zdarza się nieszczęście. Na przykład kod wejdzie na klawiaturę i skasuje bardzo ważny plik. Albo pojawi się wirus komputerowy, który zniszczy nasze bardzo ważne dane. No,
czasami też jest tak, że wcześniej, kiedy wiemy o tych problemach, możemy się przed nimi zabezpieczyć. Na przykład poprzez oprogramowanie firmy Symantec. Firma Symantec jest sponsorem naszego programu, dzięki któremu mogliście nas obejrzeć. Polecam.